Cześć. Mieszkańcy Łodzi być może wiedzą, że dookoła Parku Zaruskiego, na starej ulicy z kocimi łbami, wszędzie dookoła są kasztany, kasztanowce, przepraszam. I nie tylko, ale głównie o kasztany nam chodzi. I mimo, że dzieci na jesieni zbierają intensywnie wszystkie kasztany, które można znaleźć, to i tak się zdarza, tak, że kasztan poturla się przy krawężniku, przy ulicy. Zostanie tam przez całą zimę, zostanie przykryty liśćmi, a na wiosnę wykiełkuje. I mam teraz akcję przesadzania tych kasztanów. Wykopuję z tego miejsca, ponieważ one będą usunięte przez służby miejskie kiedyś, pewnie w lato, a mamy powiedzmy połowę maja, więc będę to wykopywał i wsadzał tam, gdzie bym chciał, żeby to rosło. Albo gdzie na przykład drzewa były wycięte z jakiegoś powodu. Być może deweloper wyciął pod nowe osiedle betonowe, więc wolę je mieć tam, gdzie kiedyś rosły drzewa, a nie tutaj, bo tutaj zostaną po prostu usunięte, zmarnowane i nic z nich nie będzie. A to mamy wykopane w ciągu dosłownie 3, maksymalnie 5 minut. Gotowe sadzonki. Wsadzane do wiadra, później je przenieść w odpowiednie miejsce i wsadzić, i to wszystko. A tutaj był fajny zielony nieużytek, mocno zarośnięty głównie przez czeremchę, orzecha włoskiego, trochę brzozy. Trudno powiedzieć na 100% kto, ale być może deweloper, który stawia te nowe bloki jeszcze niewykończone, już sobie przygotował teren pod następne betonowe klocki i powycinał wszystkie owocowe drzewa takiej średnicy, czyli no będzie z 10 lat co najmniej, i wszystko sobie tutaj leży. Więc spróbujemy te kasztany, które przed chwilą wykopywaliśmy, a mamy ich 50 co najmniej, a w drugim wiaderku w którymś momencie zacząłem zbierać takie, które jeszcze nie mają liści, ale już wykiełkowały. I spróbujemy je wsadzić tak, żeby od razu ich słońce nie spaliło, czyli w pobliżu istniejącego już jakiegoś drzewa, ale tak, żeby były w cieniu. Południe mamy gdzieś tam, więc za chwilę cień wejdzie w to miejsce, gdzie żeśmy posadzili kasztana. Pierwszy był taki maluteńki, pozostałe będą większe. Jutro po południu albo w nocy powinno całkiem mocno popadać, więc mam nadzieję, że naciągnie to wodę i wytrzyma ten rok. I druga nadzieja, że deweloper zaliczy jakąś czkawkę i ten teren powiedzmy przez 10 lat może będzie nietknięty, to taki kasztan jak urośnie, to już nie będzie można go tak ściąć łatwo, bo mi się podoba, bo mi się tak chce, tylko drzewo teoretycznie jest chronione. Praktycznie w tym kraju różnie to bywa. No więc jeszcze trochę kopania mi zostało.